Od blisko dwóch lat mamy do czynienia z permanentnym atakiem na polską granicę. Tylko w tym roku to było ponad 16 tysięcy prób przekroczenia granicy w sposób nielegalny przez imigrantów, których Łukaszenka i Putin ściągają do Polski, ściągają, próbują ściągnąć do Polski, próbują przepchnąć za polską granicę. Ale teraz sytuacja staje się jeszcze groźniejsza. Otóż mamy informację, że ponad 100 najemników grupy Wagnera przesunęło się w kierunku przesmyku suwalskiego niedaleko Grodna na Białorusi. Po co to zrobili? Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium. Będą pewnie przebrani za białoruską Straż Graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę. Przestrzegaliśmy przed tym cały czas, ale nie tylko przestrzegaliśmy. Staramy się budować siłę polskiej armii, modernizować polską armię i budować, odbudowywać siłę polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jestem dzisiaj już po rozmowie z panią Prezes, z kierownictwem, z Panią Prezesem Chwałkiem, którzy dużo mówili mi o potencjale rozwojowym i wiem, że w ślad za tymi słowami pójdą czyny, pójdzie kapitał, pójdą, pójdą konkretne, bardzo konkretne inwestycje. Zrobimy wszystko. Aby przed bumerami była bardzo dobra przyszłość, pokazaliśmy, że jest to możliwe. Pierwsze czołgi, które będą tutaj remontowane, bardzo ważna rzecz. Za pieniądze donatorów z zagranicy duńskich, holenderskich, kanadyjskich donatorów będą tutaj dodatkowe miejsca pracy, dodatkowe kompetencje. Ale oczywiście to nie wszystko, bo przede wszystkim chcę powiedzieć wszystkim pracownikom z Gliwic, że wielki plan budowy krabów tutaj właśnie będzie miał swoje miejsce w Gliwicach, aby tak się stało, potrzebne będzie przekazanie hal przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Wczoraj kontaktowałem się z premierem Sasinem właśnie dokładnie w tej sprawie i mam jego obietnicę, że w krótkim czasie to zostanie zrealizowane. Sam tego bardzo skrupulatnie dopilnuję. Dodatkowa inwestycja łączna, jak dzisiaj rozmawialiśmy tutaj z kierownictwem PGZ, to ponad 800 milionów złotych właśnie na kraby.